Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, kiedy się wpisuje pańskie imię i nazwisko w wyszukiwarkę, to wie pan, co wyskakuje jako pierwsze? Wyskakuje Jacek Jaśkowiak, polityk. A powinno być samorządowiec, czy nie? No, trudno mi dyskutować z wyszukiwarkami i z hasłami. Ja bardziej się czuję oczywiście samorządowcem. Wcześniej byłem przedsiębiorcą, natomiast jeżeli teraz jestem utożsamiany z polityką, no to nie będę z tym już dyskutował, tak, czy temu zaprzeczał, tak. W jakimś sensie samorządowiec również jest politykiem, bo ma wpływ na politykę w swoim mieście, czy w mieście, którym kieruje, czy w którym współzarządza razem z Radą Miasta. Pytam o to pana dlatego, że wsłuchałem się w wypowiedź pana marszałka Adama Bielana, który mówi tak: mamy kłopoty z kilkoma prezydentami dużych miast. Im się role pomyliły, ponieważ widać, nie wystarcza im ich potężna władza w mieście, sięgają potem polityczną. Myśli pan, że myślał o panu między innymi? Należałoby jego zapytać i no, mam wrażenie, że część polityków PiS-u wydaje im się, że właściwie pełniąc funkcję w tej polityce krajowej, pełniąc funkcję ministrów, pełniąc funkcję premiera, zamiast myśleć o tym, żeby służyć Polsce, Polkom i Polakom, oni mają wrażenie, że są ponad wszystkimi. I również te ich zachowania na to wskazują. My, samorządowcy, jesteśmy wśród ludzi, bywamy wśród ludzi. Nie otaczamy się ochroną, chyba że są wyraźne w tym zakresie wskazania policji, a nawet gdy one są, to na przykład ja i tak z takich sugestii jednak nie skorzystałem i z tej ochrony nie korzystam i jestem wśród ludzi. Natomiast sądzę, że politykom szczebla krajowego woda sodowa odbiła do głowy i oni mają taką właśnie manię wyższości. Wydaje im się, że wszystko wiedzą lepiej, że nie muszą z nikim czegokolwiek konsultować, że mogą podejmować decyzje, które mają wpływ na życie Polek, Polaków, które mają wpływ na tutaj takie elementy jak właśnie polska racja stanu, polityka zagraniczna, i oni uważają, że wszystko wiedzą lepiej. To jest problem rządzących często. Natomiast jeśli chodzi o polityków Zjednoczonej Prawicy, to ten poziom samouwielbienia, przekonania o tym, że się wszystko wie najlepiej, osiągnął poziom chyba spotykany tylko w krajach takich jak Białoruś czy Rosja. Panie prezydencie, nawiązując do wydarzeń, które są najbardziej świeże chyba w naszej świadomości historii, bo ich historia to raptem godziny. Poznań spaceruje od wczoraj. No, Poznań jakby słynie też z tego i historycznie to jest związane jednak z tym, że mieliśmy targi poznańskie, one były takim oknem na świat dla Polski, dla całego kraju w tym okresie słusznie minionym i tutaj w Poznaniu ten duch wolności jest bardzo silny. Te próby trzy naruszania konstytucji, czy te, które się wiązały z tutaj tym trójpodziałem władzy, tym łamaniem sędziów, prokuratorów, to w Poznaniu te elementy wywoływały sprzeciw. No i również teraz ta publikacja tego wyroku Trybunału również ma na pewno też taki wydźwięk. Także część osób wyraża swój sprzeciw Co wobec się tego wyroku. pańskim zdaniem stało wczoraj? Jak pan ocenia to wydarzenie w kategoriach społecznych, choć może politycznych bardziej, bo różne słychać teraz oceny opisujące to, co się stało? No, przede wszystkim mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, który w tej chwili pełni wprawdzie funkcję wicepremiera, ale to on będzie decydował, czy nadal premierem będzie pan
Morawiecki czy ktoś inny, to on decyduje o tym, kto jest marszałkiem Sejmu. On uznał, że ta nieudolność rządu w zakresie szczepień, te błędy, które w tym momencie są też widoczne, że trzeba od tego odwrócić uwagę i widzi już w tej chwili również problemy społeczne, które z tym się wiążą, wzrost bezrobocia, bo te dane na pewno do niego docierają, zmiany nastrojów społecznych, spadek poparcia, bo poparcie dla PiS-u spadło dosyć mocno. I dlatego pańskim zdaniem wyprowadza ludzi na ulicę? Nie, próbuję odwrócić uwagę od nieudolności. Ja wiem, ale skutek jest taki, że ludzie wychodzą na ulicę. Nie da się odwrócić uwagi od tego, co się wydarzyło. No szczepionek tak, ciągle nie będzie. W tym momencie on też mobilizuje swój elektorat, bo to też jakieś znaczenie ma. I prędzej czy później ten wyrok musiał być opublikowany. Tak? No nie po to ten wyrok zapadł, tak? Kiedyś i tak musieli go opublikować. W związku z tym Kaczyński pewnie zadzwonił do swojego odkrycia towarzyskiego pani Przyłębskiej i powiedział jej, to proszę zrobić to teraz, bo wtedy odwrócimy uwagę od tego początku dosyć niezbyt udanego szczepień i tych emocji, które się z tym wiążą, bo emocje się skierują właśnie na te kwestie, które się wiążą z Trybunałem. W związku z tym my zyskamy na czasie. Tak czytam w tej chwili termin publikacji tego wyroku, a jasne było to, że on nie może przez 2 czy 3 lata być niepublikowany. To też było oczywiste, że prędzej czy później będą to musieli zrobić. Być może jeszcze w tej chwili wiąże się to też z jakimiś rozmowami też przecież z ojcem Rydzykiem. Kaczyński też musi lawirować w zakresie tych osób i tych polityków, takich jak Rydzyk, którzy jemu również udzielają poparcia i mobilizują jego elektorat. Do czego to doprowadzi pańskim zdaniem? No bo są politycy, którzy mówią, odebrano Polkom, no Polakom w istocie, ich prawo. Odebrano im to prawo na lata całe, ponieważ odbetonowanie tego, co się stało, nie będzie łatwe z politycznych powodów. Jak pan sądzi, do czego to doprowadzi? Bo nie wiem, czy w jakich liczbach ludzie wyjdą na ulicę, ale wyszli na pewno. Znaczy, te protesty, trudno mi się do tego odnieść, ale no one też nie będą trwały wiecznie. Widzimy, jak zmieniała się też liczba osób protestujących wtedy, gdy ten wyrok zapadł. Na początku te protesty były liczniejsze i Kaczyński zazwyczaj się takimi elementami nie przejmuje. To jest jakby pierwsza rzecz. Do czego to doprowadzi? W przyszłości, moim zdaniem, doprowadzi to do dosyć daleko idącej laicyzacji Polski, do tego, że będzie miało miejsce rzeczywiście rozdzielenie państwa i kościoła. Wpływ kościoła na życie społeczne będzie mniejszy. Również te wypowiedzi arcybiskupa Gądeckiego, moim zdaniem anachroniczne, one będą prowadziły do tego, że coraz Kościół będzie tracił wiernych, te kościoły będą pustoszały i to jest jakby jeden proces. Drugi proces, który też wydaje mi się nastąpi, no to pewnie jakaś czarna, szara strefa w tym obszarze, czy też wyjazdy Polek do tych krajów, gdzie tego typu zabiegi są legalne, aczkolwiek no tutaj w tym momencie również najbardziej poszkodowane czy w najgorszej sytuacji będą te osoby, które są uboższe, bo to również nie będzie dostępne dla wszystkich. To jest kolejna rzecz. To będzie dalsza polaryzacja Polski i takie emocje negatywne, które też powstają, bo to się też z tym wiąże. Mamy skłócone rodziny, mamy skłóconych przyjaciół i poglądy polityczne wpływają właśnie na te negatywne emocje. Mamy mniej szacunku do tego, że ktoś ma inne poglądy polityczne i że może się z nami nie zgadzać. To będzie również miało wpływ na to, jak będą wyglądały media, bo część mediów podporządkowanych Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy to publiczne media, czy też te media prawicowe, to relacjonowanie rzeczywistości. Jak ja na przykład nieraz przeglądam prasę, to jak czytam o pewnych wydarzeniach, to mam wrażenie, że czytam o zupełnie dwóch różnych wydarzeniach, bo tak jest to przedstawiane. Czyli będzie to prowadziło również do tego, że
że te media również będą gdzieś tam podzielone. No i to jest według mnie bardzo, bardzo negatywne. Długofalowo największym przegranym będzie polski Kościół, czyli Kościół katolicki i jego nastawienie społeczeństwa do Kościoła. No a politycznie, panie prezydencie, bo mówi pan o tym, że to jest również manifestacja konsolidacji własnego elektoratu. Tylko kiedy się konsoliduje elektorat, to nie jest działanie ekspansywne. To jest działanie w realiach oblężonej twierdzy. Tak, ale Kaczyński ma dzisiaj komfortową sytuację, bo z jednej strony ta największa partia opozycyjna, Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska, no w tej chwili, mimo że PiS traci w tych sondażach, to koalicja nie zyskuje, to jest jeden element. Zyskuje nowy gracz na scenie politycznej, jakim jest Szymon Hołownia i jego ruch. W miarę stabilnie ta sytuacja wygląda w zakresie Lewicy czy PSL-u i Konfederacji. Także Kaczyński ma komfort rozproszonej opozycji. I to jest dla niego komfortowe, bo ta opozycja również, no, mam wrażenie czasami, tak, że bardziej siebie wzajemnie atakuje, niż próbuje się porozumieć i znaleźć w sobie taką siłę współpracy, bo przeciwnikiem, załóżmy, jest Zjednoczona Prawica i jeżeli ktoś polską rację stanu rozumie inaczej niż politycy Zjednoczonej Prawicy, to w tym momencie no, powinien jednak myśleć nie o tym, by budować może swoją formację, tylko szukać takiej szerszej formuły, by wygrać. Metoda Donta jest bezwzględna i tutaj jeżeli będzie to rozproszenie, to Kaczyński ma bardzo duży komfort w działaniu. A to skoro przy tym jesteśmy, naszym kłopotem czy kłopotem Platformy są ludzie, których wystawiamy. Pan to mówił w lipcu, co prawda, ale pytam, na ile to jest aktualne dziś. O kim to było? No przede wszystkim to jest partia, która ma już w tej chwili no, 20 lat. To jest widoczne. I w tej partii jest szereg osób, które się znają też od lat. Są takie dosyć zastane te struktury i są politycy, którzy kiedyś zdobywali 100 tysięcy głosów, którzy byli aktywni, bo to też jest kwestia wieku, w którym działali, a dzisiaj zdobywają 15 tysięcy czy 12 tysięcy głosów, czy może jeszcze mniej. I jakby nie mają świadomości, że coś się zmieniło, że nie potrafią już do siebie przekonywać wyborców. Być może stracili z nimi kontakt, być może to społeczeństwo się zmieniło i te poglądy, które 20 lat temu potrafiły do siebie przekonać i również te deklaracje, które wtedy te osoby składały, no, prowadziły do tego, że ludzie pokładali w nich nadzieję, a dzisiaj tak nie jest. I to jest widoczne, tak? Dla mnie tutaj wyraźnie wystarczy spojrzeć na wyniki wyborów do parlamentu, jak to wyglądało w Poznaniu, gdzie poseł Szłapka dostał kilkakrotnie więcej głosów, mimo że miał dalsze miejsce na liście niż poseł Grupiński. I również sytuacja, w której ja de facto zostałem poproszony, czy no nie powiem, że zmuszony, bo to nikt mnie może nie zmusił, ale bardzo mnie proszono o to, żebym moją żonę przekonał, tak, byłą zresztą do tego, żeby startowała, żeby pociągnęła listę, bo Grzegorz Schetyna i kierownictwo Platformy tamte obawiało się, że nasza jedynka przegra w Poznaniu z jedynką Zjednoczonej Prawicy, czyli z panią Emilewicz, która też dostała 40 parę tysięcy głosów. No i tutaj my mamy problem. No, sytuacja, w której wystawiliśmy do wyborów prezydenckich, bo przecież to była kolegialna decyzja tych, którzy reprezentowali przy tych wyborach Małgorzatę Kidawę-Błońską, kiedy kierownictwo Platformy, tak, i ci szefowie poszczególnych regionów dysponowali badaniami, z których jasno wynikało, że Małgorzata Kidawa-Błońska przegra te wybory i że według tych badań lepszy wynik osiągnie Kosiniak-Kamysz. No, nie można takich decyzji podejmować. Tak? Jeżeli jest taka walka o taką stawkę,
o tak ważne wybory, jak te wybory prezydenckie, które były, które mogły doprowadzić do tego, że poza Senatem mielibyśmy możliwość również czy weta, czy innych elementów, które się wiążą z takimi zmianami, które nie idą jednak w duchu demokracji. Nie można takich błędów popełniać, tak? Niezależnie od tego, czy kogoś się lubi, czy też nie, to jest dla mnie no, jednak słabość formacji. Wygląda pan na ciało obce w Platformie tej obecnej? Znaczy w Platformie jest wiele osób. Jest z jednej strony grupa, to zawsze jednak była partia demokratyczna i kiedy śledzę pewne dyskusje na takich wewnętrznych profilach tych polityków tutaj Platformy Obywatelskiej z Poznania, no to oni absolutnie tak nie rozumieją tych zmian, które w Poznaniu zachodzą. I ja wśród tych osób oczywiście mam pewnie znacznie więcej przeciwników, tak, niż gdybyśmy spojrzeli w tej chwili na poparcie, które mam w Poznaniu, tak, no to też jest dla mnie widoczne i nie wiem, czy jestem ciałem obcym. Ja regularnie rozmawiam czy z Borysem Budką, czy z Marcinem Kierwińskim, z Rafałem Trzaskowskim, z Sławomirem Nitrasem. To jest ta grupa, która przejęła władzę w zeszłym roku w Platformie i rozmawiamy też otwartym tekstem. No i widzi pan, że to była dobra zmiana? Idzie ku lepszemu? Znaczy, wie pan, po owocach go poznacie, tak? Może ja jestem niewierzący, ale jednak często sięgam do Biblii, do Pisma Świętego i zawsze liczy się wynik w polityce, w biznesie, w sporcie i ten wynik można zmierzyć, tak? On może być zmierzony po prostu przede wszystkim podczas wyborów, jakimś tam elementem, który pomaga to mierzyć, jest ten element sondaży. Tak? Czyli no i też zmierzył go właśnie, jeśli pan pozwoli, Grzegorz Schetyna, mówiąc, że zostawił partię z 30%, a teraz jest znacznie mniej. Wie pan, pewne spadki formy w sporcie pomiędzy zawodami są możliwe albo wręcz zalecane. Nie można być cały czas w maksymalnej dyspozycji. Natomiast no ja też jestem z biznesu i zawsze bazuję na liczbach, również w tym obszarze, który jest dla mnie najważniejszy, czyli zarządzanie miastem. I po tych liczbach mogę ocenić, tak, czy te działania, które prowadzimy, znajdują zrozumienie wśród mieszkańców i poparcie, czy też nie. I z pewnością ta sytuacja dzisiaj dla tej czwórki, która przejęła władzę, nie jest łatwa, tak? Oni będą musieli pokazać również pewne zmiany w Platformie i będą też z tego rozliczani, co się w tym roku udało zrobić. Niewątpliwie sukcesem tej czwórki jest ta wymiana naszego kandydata na prezydenta, no bo widzieliśmy, jakie było poparcie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a jakie poparcie udało się zdobyć Rafałowi Trzaskowskiemu przy tak krótkiej kampanii. Jak on zmobilizował jednak te siły opozycji, jak tym ruchem ta obecne kierownictwo Platformy pokazało, tak, że no, potrafi prawie, że wygrać ze Zjednoczoną Prawicą w sytuacji, gdy ona dysponowała zupełnie nieporównywalnymi narzędziami. Mam tu na myśli i zaangażowanie rządu w kampanię, i zaangażowanie mediów publicznych, i również te pieniądze, którymi dysponowali. No, pamiętamy proporcje tych starań, to prawda. Panie prezydencie, to na koniec. Tak, samorządy dla Polski. Co to jest? To jest stowarzyszenie, czy to jest próba stworzenia no, takiej politycznej alternatywy jednak dla pewnych środowisk w Polsce? To jest stowarzyszenie i dalszym krokiem, tak, tutaj tego stowarzyszenia również są te inicjatywy, które podejmujemy jako samorządowcy w poszczególnych regionach. Mam tu na myśli to, co zbudował Jacek Sutryk na Dolnym Śląsku. Myśmy też w Wielkopolsce powołali takie stowarzyszenie tutaj samorządowców
w regionie Wielkopolska, kierunek Europa, gdzie z jednej strony chcemy przede wszystkim wykorzystać współpracę pomiędzy Poznaniem i tymi mniejszymi ośrodkami, bo jeżeli my chcemy kiedykolwiek jako politycy przekonać do siebie mieszkańców, którzy są w Polsce tak zwanej powiatowej, tak? Czyli żeby nie było tego podziału na elektorat wielkomiejski i ten elektorat powiatowy, to my musimy lepiej współdziałać, tak? I w związku z tym w tej chwili z takimi gminami, na przykład jak Wągrowiec, gdzie 4000 osób dojeżdża codziennie do pracy, my z burmistrzem w tej chwili siadamy do stołu i próbujemy wypracować pewne rozwiązania dobre dla regionu, tak? Czy chociażby z miejscowością, z miastem Śrem, ale też innymi. I uważamy, że ta praca organiczna teraz przez 3 lata, ona jest niezbędna do tego, by w przyszłości, gdy już będą wybory, pomóc, tak, albo tak naprawdę współdziałać, ale żeby też nie popełniać tych błędów, żeby tak naprawdę te partie polityczne jakby żyły obok pewnych rzeczy, tak. Musimy w tym momencie jako samorząd i ten potencjał samorządu, tych wszystkich osób, które mają na co dzień kontakt z ludźmi, które muszą się wykazać sprawnością zarządczą, być może oni w przyszłości wzmocnią listy do sejmików, być może oni w przyszłości wzmocnią listy do Sejmu, bo przecież wzmocnili listy do Senatu, gdyby nie Wadim Tyszkiewicz, gdyby nie prezydent Gliwic-Frankiewicz, to ten Senat pewnie byśmy przegrali jako opozycja, tak? Ten Senat został wygrany, również przecież Gromek, były prezydent Kołobrzegu. Gdyby nie te osoby, które również mają zaufanie mieszkańców w swoich regionach, nie wystartowały w tych wyborach, to pewnie tego Senatu byśmy nie wygrali, nawet jeżeli wygraliśmy tylko jednym mandatem. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie prezydencie za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.